Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. W tym odcinku porozmawiamy o świecie zerowych stóp procentowych, do którego musimy się tak naprawdę wszyscy w Polsce przyzwyczaić. To już nie jest tylko teoria, o której możemy się uczyć na studiach z ekonomii czy finansów, i to nie jest taki przykład, że patrzymy na inne kraje, jak jedziemy gdzieś na wakacje i się dziwimy, jak oni żyją z tymi zerowymi stopami procentowymi, jak to jest, że te kredyty tyle kosztują, jak to jest, że na witrynie bankowej mamy lokaty na 0,5% w skali roku. To już tak naprawdę jest nasza rzeczywistość. I niestety trudno powiedzieć, kiedy ona się zmieni. W związku z tym, w tym odcinku powiemy sobie przede wszystkim, czym są właściwie te stopy procentowe, jakie one dla nas mają znaczenie, jak to jest, że ta ekonomia wchodzi nam dosłownie do domu w momencie, kiedy ktoś taki jak Rada Polityki Pieniężnej podejmie jakąś decyzję, co to w ogóle za ludzie, co to jest ta Rada Polityki Pieniężnej. No i oczywiście docelowo na co tak naprawdę wpływają stopy procentowe i jak je odczuwamy w codziennym życiu, bo nawet jeśli nam się wydaje, że ich nie odczuwamy, to oczywiście jak to zwykle ekonomia pokazuje nam, że tak naprawdę odczuwamy tylko o tym nie wiemy. Co będzie z naszymi oszczędnościami, bo akurat oszczędzający są najbardziej pokrzywdzeni przy niskich stopach procentowych, ale z drugiej strony czy może to obudzi nam hossę na giełdzie? No i oczywiście na koniec kiedy stopy procentowe w ogóle mogą zacząć rosnąć? Zaczynamy odcinek. Nic za darmo, zaprasza Tomek Jaroszek. Przede wszystkim stopa procentowa jest ceną pieniądza. Potraktujmy Narodowy Bank Polski jako taki bank wszystkich banków. Oglądaliście na pewno władce pierścieni. To tak jak jeden pierścień, by wszystkimi władać. Tutaj mamy bank centralny i w większości krajów są oczywiście banki centralne. One odpowiadają za to, jaka jest ta polityka monetarna. I do tego właśnie od razu przechodzimy. Bo stopy procentowe to jest jedno z najważniejszych narzędzi tzw. polityki monetarnej i o tym decyduje właśnie Rada Polityki Pieniężnej. To jest takie grono specjalistów, ekonomistów, profesorów. Oni tworzą razem Radę Polityki Pieniężnej. To jest taki organ, który jest przy Narodowym Banku Polskim. Więc to jest bardzo ważne. To nie NBEP sobie decyduje dokładnie, ile będą wynosić stopy procentowe, tylko właśnie RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej. To tyle z suchej teorii, bo ci panowie i panie określają, ile powinien kosztować pieniądz. Ale tak naprawdę chodzi nam o to ile po jakich cenach banki mogą pożyczać od siebie pieniądze i od banku centralnego? To o to chodzi w powiedzeniu, że to jest tak naprawdę cena pieniądza. Ja wiem, że jak to się czasami tłumaczy, to wydaje się, że to jest takie mocno ekonomiczne, jeśli chodzi o ten slang, że to jest cena pieniądza, banki, które tam sobie pożyczają i tak dalej, ale to ma wszystko logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Chodzi o to, że jeśli banki po prostu mogą pożyczyć od innych banków albo od Narodowego Banku Polskiego pieniądze, Pieniądze bardzo, bardzo tanio, te koszty są absolutnie minimalne. Kiedy stopy procentowe zbliżają się już do zera, ten kapitał jest banalnie łatwo pozyskać, no to po prostu nie muszą w tym momencie starać się mocno, żeby pozyskiwać kapitał ode mnie i od ciebie. Czyli na przykład nie starają się przekonać nas, że mają super lokatę i warto tu włożyć pieniądze, bo bank jest w stanie dużo zapłacić za ten nasz kapitał. Po prostu bank w tym momencie może łatwiej pożyczyć nie od nas klientów indywidualnych czy nie od firm, które też czasami wkładają pieniądze na depozyty, tylko może sobie na rynku międzybankowym te pieniądze dużo łatwiej i taniej pozyskać. I o to właśnie chodzi. W ten sposób rozwiązany jest problem płynnościowy sektora finansowego, chociaż znowu nie chcę, żeby to brzmiało za bardzo finansowo, bo koniec końców sprowadza się do tego, że ten bank pożycza od innego banku, a nie po prostu od nas. A Jak już mamy zachować ten ciąg przyczynowo-skutkowy, no to jak bank ma dużą płynność, bardzo łatwo pożycza pieniądze od innych banków na rynku międzybankowym, no to tak naprawdę może sobie poluzować politykę kredytową. Łatwiej jest pozyskać pieniądz, łatwiej jest dać kredyt, można na nim spokojnie zarobić. Tak dosłownie powinno to działać. Natomiast w drugą stronę możemy zastosować ten sam mechanizm, tylko sobie musimy troszeczkę odwrócić myślenie. Czyli zobaczmy, jeśli jest dużo trudniej pożyczyć od innych banków pieniądze, jeśli te banki nie są chętne do pożyczania, albo jeśli koszt tego pieniądza jest tak naprawdę bardzo drogi, czyli stopy procentowe są bardzo wysoko, no to taki bank tak naprawdę schyla się do tego klienta indywidualnego i mówi do mnie i do Ciebie drogi kliencie, mamy tutaj super lokatę, możesz naprawdę zarobić x procent w skali roku, jeszcze Ci dołożymy jakiś bonus, tylko włóż swoje oszczędności do naszego banku. I co z tego wynika w drugą stronę? Bank, który w tak trudno pozyskuje kapitał, ogranicza akty kredytową. Tak naprawdę każdej złotówce musi się przyjrzeć. My też jak mniej zarabiamy, mamy gorszy czas, jest nam dużo trudniej zarobić pieniądze, wiemy, że te najbliższe miesiące nie będą łatwe, no to też się zastanawiamy dwa razy, czy pójdziemy w ten weekend do kina, a może te pieniądze wydamy na co innego, a może jednak nie potrzebujemy nowych ubrań, bo w tych starych też będzie jeszcze przez parę miesięcy jak najbardziej ok. Zasada jest generalnie bardzo prosta, tyle tylko, że jak to się obuduje skomplikowanym finansowym językiem, no to później się mówi, jak to decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają na cały sektor finansowy, tylko gubi się w tym po prostu człowieka. A przecież o człowieka na końcu chodzi. Tak to działa. Stopy procentowe są do tego w przeróżnych ustawach, więc są różne odsetki wynikające z różnych przepisów, i tam z reguły jest jakiś podpunkcik, który mówi, że odsetki za to i za to wynoszą tyle i tyle, plus aktualna stopa procentowa, i tu jakaś konkretna, bo stóp procentowych oczywiście mamy dokładnie kilka. Wszystko z tych informacji możecie sobie przede wszystkim sprawdzić na stronie Narodowego Banku Polskiego. W prawym, górnym rogu zawsze wyświetla się nie tylko jakie są kursy podstawowych walut, ale też właśnie jakie mamy stopy procentowe. Można w to kliknąć i zobaczyć jaka była historia stóp procentowych z ostatnich lat. I wtedy łatwo dojdziemy do wniosku, dlaczego wszyscy dziennikarze, ekonomiści, politycy, chociaż politycy to rzadziej, bo oni się raczej na finansach nie znają, mówią od ostatnich kilku lat, że mamy najniższe w historii. Polski stopy procentowe. A ja tak naprawdę teraz mówię, że znowu mamy najniższe, ale już tak ekstremalnie niskie, bo sięgające wręcz zera. Stopa procentowa na poziomie 0,1, no to załóżmy sobie na potrzeby tego odcinka, że będę mówił zerowej. Już tej 0,1 nie będziemy tak skrupulatnie odnotowywać. W każdym razie przez dobrych kilka lat mieliśmy historycznie niskie stopy procentowe i zaczynały się już powoli w gospodarce dyskusje, że może czas najwyższy myśleć o podwyższaniu tych stóp. Natomiast 2020 jeńców nie bierze. Wszystkie kraje, które myślały podobnie, że czas najwyższy ograniczać tę akcję kredytową, czas najwyższy podwyższać stopy procentowe. Wszystkie kraje tak naprawdę w obliczu pandemii zastosowały jeden i ten sam numer, czyli maksymalne ścinanie stóp procentowych. Absolutnie na maksa, i to ma kilka przyczyn. Po pierwsze, trzeba w tym momencie jak najbardziej zapewnić płynność finansową bankom. Ano dlaczego? Dlatego, że w 2008 roku już nie zapewniono płynności finansowej bankom i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, kiedy upadł bank Lehman Brothers i zaraz później zaczął się ten efekt domina w gospodarce amerykańskiej, a później na całym świecie. Bo to już pewnie doskonale znacie, że jeśli Amerykanie kichną, to w Europie niektóre kraje są przeziębione. My absolutnie do tych krajów też należymy. Cały świat. Świat finansowy patrzy oczywiście na to, co się dzieje za oceanem. Więc w 2008 roku był ten problem płynnościowy, że ten koszt pieniądza, nie dość że był relatywnie wysoki, to tak naprawdę chodziło też o to, że nikt nie chciał innym pożyczać tych pieniędzy. Tam był absolutny strach, a jak był strach, to nie było płynności, i nagle sektor finansowy bardzo się zatkał. Wszyscy się obawiali o kolejne bankructwa banków. No i sami pamiętacie, 2008 już w podręcznikach tak naprawdę do historii gospodarczej, największy kryzys czysto finansowy, czyli ten, który zaczął się od nieruchomości, Produktów finansowych i rozlał się na cały sektor bankowy, tak naprawdę na całym świecie. Nauczeni tamtymi doświadczeniami ekonomiści, właściwie na całym świecie, poszli dosłownie tym samym nurtem. Większość państw na świecie zaczęła stopniowo obniżać stopy procentowe. My zrobiliśmy absolutnie to samo, bardzo szybko, w marcu, kwietniu dwie obniżki stóp procentowych i zatrzymaliśmy się na poziomie 0,5. Można powiedzieć, że tutaj większość ekonomistów była bardzo zgodna, że to jest dobry, sensowny ruch. Banki muszą mieć w tym momencie dostęp do pieniądza, żeby nam się akcja kredytowa nie zatrzymała. Żeby przypadkiem nie wypowiadali umów firmom, no bo tak naprawdę o to chodzi, że banki to tak naprawdę jest taki krwioobieg dla tych wszystkich firm, dla tych wszystkich malutkich i dla tych wszystkich wielkich. One też potrzebują tych swoich kredytów, mają często gigantyczne linie kredytowe, no i była obawa, że banki zaczną je wypowiadać, chociażby w takim trudnym branżom, jak na przykład turystyka. Sami rozumiecie, pandemia plus turystyka równa się bardzo wysokie ryzyko, a tak naprawdę żaden bank bardzo wysokiego ryzyka nie lubi. W związku z tym. Obniżano te stopy procentowe i obniżano. I gdybyśmy się zatrzymali na tym 0,5, to chyba nawet by nie było tego odcinka, bo bym powiedział, że mamy bardzo niskie stopy procentowe. Ale stało się coś, nad czym ekonomiści się nawet zaczęli trochę głowić, czyli zeszliśmy tak naprawdę do zera. Tylko po co tak drastyczne decyzje? Generalnie główne argumenty stojące za wprowadzeniem prawie już zerowych stóp procentowych to było oczywiście silne osłabienie aktywności gospodarczej. Tu cytuję już trochę Radę Polityki Pieniężnej i uwaga: spodziewany spadek inflacji. Na całym świecie wszyscy myśleli, że jak zamkniemy się w domach, no bo był lockdown gospodarki, to tak naprawdę będziemy bardzo mało wydawać. Do tego jeszcze, jak będziemy bać się o przyszłość, bać się o swoją pracę, o swoje kredyty, o swoją sytuację finansową, to tym bardziej wiele decyzji wydatkowych, finansowych odkładamy na później. No i oczywiście, jak nie ma wydatków, nie ma konsumpcji, to nie ma inflacji znowu logika i ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest bardzo ładnie zachowany tyle tylko że Polacy są na tyle wybitni że trochę wyłamali się z tego zestawienia i akurat w całej Unii Europejskiej my trochę problem z inflacją jeszcze mamy chociaż ekonomiści mówią że to nie jest problem że to bardzo dobrze że w ogóle jeszcze jest inflacja znaczy że wydajemy i podnosimy tę gospodarkę ale to jest już rozkmina ekonomistów nie moja ja tu nie będę oceniał czy dobrze czy źle z perspektywy oszczędzającego na pewno nie jest to miłe jeśli na lokacie jest tak ciężko zarobić, a stopy procentowe wszystko to oczywiście zjadają. Ale znowu, nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze nasze indywidualne, ale można powiedzieć nasze wspólne, bo zerowe stopy procentowe to tak naprawdę ekstremalnie niskie koszty finansowania zadłużenia z perspektywy państwa. Dlatego mówię, że nie chodzi o pieniądze moje i twoje, tylko nasze ogólnie, bo chodzi oczywiście o te wszystkie pieniądze, które mamy w budżecie państwa i te, które tak naprawdę nasz kraj pożyczył. Bo ja bym muszę tu bardzo mocno Podkreślić, że tak naprawdę w ostatnich miesiącach bardzo solidnie zadłużyliśmy się, wykorzystując mechanizm emisji obligacji. Cała pomoc dla przedsiębiorców, wszystkie te tarcze antykryzysowe, ulga w zus czy bezzwrotne pożyczki dla przedsiębiorców, to wszystko, nawet jeśli było bardzo fajne i przez kilka tych najbardziej dramatycznych tygodni uratowało niejedno miejsce pracy, tak naprawdę kosztowało nas wszystkich, czyli państwo, miliardy złotych. I za to wszystko kiedyś zapłacimy. Te długi trzeba będzie spłacić, ale aktualnie, że. Aby te długi spłacać jak najlżej, po prostu potrzebne są niskie stopy procentowe. Więc moglibyśmy tutaj śmiało uznać, że ta sytuacja, którą teraz mamy, wynika z prostej przyczyny. Państwo zadłużyło się bardzo mocno, żeby jak najbardziej pomóc w walce z pandemią firmom i obywatelom, i tu jest sensownie, ok, wszystko rozumiemy, większość państw poszła tym tokiem myślenia. Tylko teraz, żeby przy modelu emisji obligacji te koszty finansowania były jak najniższe, trzeba było ściąć na maksymalnie te stopy procentowe. No i tym sposobem doszliśmy do tego momentu, w którym ja na przykład kilka lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych i robiłem zdjęcia bankom. Byłem chyba jedynym turystą w ogóle w Nowym Jorku, który zamiast yy, Obok przepięknych budynków, czy Times Square, czy, czy wielu po prostu symbolicznych miejsc dla Nowego Jorku, przy okazji robiłem zdjęcia ofertą depozytów w bankach. No ale to już takie zboczenie zawodowe, jak się tyle lat zajmuje tymi finansami. W każdym razie nie mogłem się nadziwić, że tam faktycznie te stopy procentowe w okolicach zera spowodują, że w bankach fascynująca oferta i, i jedna z lepszych to jest na przykład 1% na lokacie i to już jest maks. Oszczędzający nie mają tam racji bytu, tam tak naprawdę. To można albo inwestować, albo czekać, aż te pieniądze zostaną zjedzone przez inflację. No i ci, dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na bardzo podobnym poziomie. Można powiedzieć, że zrównaliśmy się pod tym względem z krajami rozwiniętymi, które z tymi niskimi stopami procentowymi mają do czynienia od dawna. No właśnie, bo co ciekawe, większość krajów świata robi dokładnie to samo, więc to też nie jest tak, że jesteśmy super wybitni pod tym względem. Jedyne co tutaj na razie wychodzi, że mamy troszeczkę inaczej, to jest kwestia jeszcze tej inflacji, która cały czas z nami pozostaje, chociaż w wielu krajach spada dużo mocniej. Trend jest jasny: środowisko niskich stóp procentowych absolutnie dominuje na świecie, no i oczywiście zasługa w tym pandemii. Wspomniałem, że takie zerowe stopy procentowe niosą za sobą poważne konsekwencje dla nas wszystkich. I tu już chodzi o te pieniądze moje i twoje, a nie tylko państwowe zapożyczone, które będą spłacać nasze dzieci i wnuki. Możemy sobie to teraz tłumaczyć, ale tak naprawdę niskie stopy procentowe mogą z nami zostać na bardzo długo, więc musimy znać podstawowe zależności, na czym to tak naprawdę polega i jak bardzo będzie to nas dotyczyć. Sprawdźmy sobie po kolei, bo są oszczędzający, są inwestujący, są pożyczający, a może są też ci, którzy. Chcą po prostu kupić sobie mieszkanie. Jak mówimy o zerowych stopach procentowych, to od razu myślimy o spadku cen kredytów. No bo będzie można taniej się zadłużać, będzie nieco lżej spłacać aktualne kredyty. I tutaj z reguły dziennikarze zwracają oczywiście uwagę na kredyty hipoteczne. Trudno się dziwić, bo taka hipoteka z reguły najwięcej waży w budżecie domowym większości Polaków, którzy już mają ten kredyt hipoteczny wzięty. Akurat tak się składa, że hipoteki w Polsce oparte są na zmiennej stopie procentowej. I one generalnie opierają się takiej. Prostej zasadzie. Wibor to jest taki wskaźnik rynku międzybankowego. On jest odpowiadający trochę stopom procentowym, więc on się dostosowuje. Jak stopy procentowe spadną o ten jeden schodek, to Wibor za jakiś czas też się do tego oczywiście dostosuje. I więc on podąża za stopami procentowymi. Ale zasada jest taka, że im niższe stopy procentowe, tym leżej dla kredytobiorców. Bo jeśli spojrzymy oczywiście na Wibor 3-miesięczny, czy tego typu wskaźniki, no to po serii obniżek stóp procentowych, Taki polski spłacający kredyt hipoteczny klient banku może mieć ratę nawet kilkanaście procent lżejszą. I to jest dosyć prosty mechanizm, o ile oczywiście ten kredyt już mamy. On jest trochę trudniejszy, a w zasadzie ma taką malutką pułapkę, jeśli dopiero kredyt hipoteczny będziemy brać. No bo teraz, kiedy będziemy brać. Kredyt hipoteczny przy zerowych stopach procentowych, to będziemy zwracać uwagę oczywiście na marżę, czyli to, co płacimy de facto bankowi, ale wyda nam się to relatywnie tanie, chociaż ta marża może być dużo wyższa niż na przykład kilka lat temu. No bo jak taki kredyt hipoteczny, czy w zasadzie każda rata składa się z tego wskaźnika WIBOR i marży, to tak naprawdę powinniśmy zawsze brać pod uwagę głównie marżę, no i to jest to, co się negocjuje w banku. Niby proste, ale jednak, jak się spojrzy na liczby i ma się taką presję, że się bardzo, bardzo chce to mieszkanie już kupić, to może nam się wydać, że po prostu jest fantastyczna okazja, niezależnie od tego, że marża banku jest dosyć wysoka. I teraz na czym polega ta pułapka? Na tym, że kiedyś te stopy procentowe mogą wzrosnąć, więc nasza rata rekordowo niska będzie teraz. No bo raczej nie zakładamy, że będą stopy procentowe ujemne. Chociaż kto wie, w 2020 roku, przyznam się szczerze, że yy, chyba już nie zarzekam, się co do jakichkolwiek prognoz ekonomicznych czy politycznych, wydaje mi się, że absolutnie po ostatnich latach wszystko jest możliwe. Już kilka zakładów o Brexit swoją drogą przegrałem, bo sądziłem, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby Brytyjczycy podjęli taką decyzję. Ale i wracając oczywiście z Wysp Brytyjskich do naszych kredytów hipotecznych w Polsce, większe obawy wobec pandemii i w ogóle kryzysu mają tak naprawdę posiadacze kredytów hipotecznych w obcych walutach, no bo oczywiście słabszy Złoty, to są wyższe raty kredytów w obcych walutach. No i na przykład taki kredyt frankowy, oczywiście taki, który jest bardzo popularny w Polsce po ostatnich latach, ma zawsze ten sam problem na rynkach finansowych. Czyli jak dzieje się źle na świecie, jak jest na przykład druga odsłona pandemii, akcje spadają, politycy płaczą, że mamy recesję. To z reguły cały świat ucieka w te bezpieczne przystanie, tak zwane w bezpieczne waluty. No i oczywiście frank szwajcarski jest tutaj na podium, więc cały świat nagle chce mieć oszczędności we Francji. Frankach, a polski klient, który spłaca kredyt we frankach, po prostu spłaca go drożej. I polskie stopy procentowe tak naprawdę tutaj nie mają znaczenia, bo w tym równaniu nie ma tego wyboru. Jest tak naprawdę zupełnie inny wskaźnik dla kredytów zagranicznych, i tak naprawdę o to w tym całym ryzyku kredytowym chodzi. Pozostaje nam jeszcze jeden mały kontekst innych zobowiązań, no bo przecież nie tylko hipoteki są w Polsce, mamy karty kredytowe, mamy karty czy w zasadzie kredyty gotówkowe, mamy wiele sposobów na to, żeby się zadłużyć. I zmiana podstawowej stopy procentowej to jest oczywiście automatycznie obniżenie maksymalnego oprocentowania kredytów konsumpcyjnych, no bo teraz stawka maksymalna wynosi 7,2% rocznie. I to jest oczywiście oprocentowanie kredytu gotówkowego albo karty kredytowej. Tylko ja Was teraz muszę, Mocno przestrzec, bo niskie stopy procentowe wiążą się z tym, że banki będą szukać tak naprawdę zysków gdzie indziej. To znaczy, są jeszcze oczywiście pozaodsetkowe koszty kredytów, czyli te wszystkie rzeczy, które nie są odsetkami. Tam bank zawsze będzie chciał wam coś wcisnąć. Z prostej przyczyny, niskie stopy procentowe to są dużo niższe zyski banków. Więc tak jak my możemy narzekać, że na lokatach tak naprawdę jest teraz dużo mniejsze oprocentowanie, więc ja oszczędzający coś tutaj tracę. To tak naprawdę jak zobaczymy na liczby w sektorze bankowym, no to wszyscy prezesi banków dopiero sobie wyrywają włosy z głów, bo im dopiero zyski spadły. I tu nie chodzi tutaj o jakieś oprocentowania depozytów, tylko właśnie chodzi o po prostu czyste zyski, które oni mieli z tego, że. Jednak te kredyty były wyżej oprocentowane. A jak bank nie ma zysku, to co robi? Oczywiście próbuje go znaleźć, próbuje go znaleźć na mnie, na tobie, na wszystkich innych klientach. Więc ja mam taką teorię, że banki i inne instytucje finansowe będą za wszelką cenę chciały nieco odrobić straty spowodowane zerowymi stopami procentowymi. Więc tutaj, jak najbardziej, warto każdy absolutnie drobny szczegół sobie przejrzeć. Nie da się ukryć, że banki potrafią wciskać w różne regulaminy dodatkowe opłaty, prowizje, chociaż i tak jest tym lepiej w ostatnich latach, ale trzeba być tutaj bardzo, bardzo czujnym. To, że kredyty są rekordowo tanie, to jak najbardziej w kontekście stóp procentowych, ale to, ile wy jeszcze pieniędzy musicie oddać bankom, to jest taki mały haczek, który trzeba sobie zawsze liczyć indywidualnie. Można powiedzieć, że prawdziwy problem to mają tak naprawdę tacy, którzy stricte tylko oszczędzają. Ostatnie sensowne, w miarę sensowne, powiedzmy obligacje skarbowe mieliśmy tak naprawdę w kwietniu. Oferta od maja jest już tak uboga, że tak naprawdę te obligacje nie mają żadnych szans wygrać z inflacją, więc to jest tylko i wyłącznie dla naszego dobrego samopoczucia włożenie tam pieniędzy, że nie dość, że patriotycznie pożyczamy własnemu państwu, to jeszcze jakieś tam odsetki z tego dostaniemy. Tyle tylko, że i tak pewnie przegramy z inflacją i jeszcze z tego, co zostanie, zapłacimy podatek od zysków kapitałowych. To tyle z obligacji. Ale tak naprawdę dużo częstszym, łatwiejszym takim produktem, po który wszyscy sięgamy, są oczywiście lokaty i konta oszczędnościowe. No tutaj też jest dosyć kiepsko. Jak chcecie zobaczyć, oczywiście, jak to wygląda bardzo aktualnie, to zachęcam do wejścia na bloga Doradca TV i tam na górze znajdziemy rankingi. Tam mamy ranking i kont oszczędnościowych, i lokat bankowych, i nawet promocji bankowych, jeśli są lokaty czy konta z jakimiś bonusami. Tam na moim blogu są akurat wszystkie aktualne. Oferty, gdzie można sobie od góry do dołu spojrzeć, które banki dają teraz najlepsze oprocentowanie na depozycie. Nie zmienia to jednak faktu. Że sytuacja jest podobna jak w kontekście niskich stóp procentowych, czyli jest dużo, dużo gorzej niż kilka miesięcy temu, a już na pewno bardzo źle w porównaniu z tym okresem przed pandemią. Niestety, ale banki, tak jak już wspomnieliśmy na samym początku, skoro mogą się finansować dużo taniej, dużo wygodniej i nie potrzebują tych dodatkowych kapitałów, to raczej nie będą zabiegać o tych klientów właśnie w kontekście wysokiej lokaty, a jeśli już będą, to pewnie będą też wykorzystywać krótkie promocje. Albo krótkoterminowe lokaty. To znaczy, jak teraz myślimy o tym, żeby ulokować swoje pieniądze na rok czy dwa, no to pewnie nie dostaniemy żadnej sensownej oferty. Ale jeśli godzimy się na to, żeby wrzucić pieniądze na lokaty na trzy miesiące, to będzie to już dużo lepiej wyglądało, przynajmniej w reklamie. Pamiętajcie tylko, że zawsze oprocentowanie, które jest wyrażone w reklamie, to jest oprocentowanie w skali roku. To znaczy, że jak lokata jest na 3%, to ona jest na 3% w skali roku, a wasza lokata jest na przykład na 3 miesiące, więc tak naprawdę 1 czwartą roku. To nie jest tak, że dostaniecie 3% za te 3 miesiące, tylko 3% w skali roku, a to jest naprawdę gigantyczna różnica w kontekście odsetek, a jeszcze od tych odsetek znowu podatek od zysków kapitałowych jak najbardziej będzie pobrany. Ale jeśli nie oszczędzanie, to co? To może właśnie inwestowanie. I o to trochę chodzi. Wszystkim tym, którzy posługują się tak naprawdę stopami procentowymi, czyli Radzie Polityki Pieniężnej, Narodowemu Banku Polskiemu i oczywiście politykom, którzy chcą rozruszać gospodarkę. Chodzi generalnie o to, że w takich warunkach relatywnie bezpieczne ulokowanie pieniędzy jest bardzo trudne, więc albo my zaczniemy trochę więcej wydawać, bo nie jesteśmy przekonani do tego, żeby pieniądze odkładać, albo tak naprawdę będziemy jeszcze sięgać bardziej po te konsumpcje, brać kredyty, albo wręcz pójdziemy w stronę. Inwestycji i zasilimy swoim kapitałem na przykład firmy poprzez kupowanie ich akcji na giełdzie pośrednio lub bezpośrednio. To troszeczkę na nas tak naprawdę to wymusza, nawet jak nam się wydaje, że to jest taka absolutnie nasza, przemyślana decyzja. No to takie uwarunkowania psychologiczne tutaj się uruchamiają, no bo na lokacie praktycznie nic nie zarobimy. Jak te pieniądze będą nam leżeć, to stracimy je jeszcze ze względu na inflację, i to gdzieś nas denerwuje, więc podświadomie szukamy tego, żeby nasze pieniądze gdzieś. Jakoś pracowały. Ja też zawsze do tego zachęcam, tylko to się robi naprawdę trudne, bo nawet fundusze obligacji, czyli tych papierów dłużnych z całego świata, gdzie zarządzający funduszami starają się tak nimi manewrować, żeby wycisnąć jak najwięcej dla tego klienta. Tam też będzie bardzo ciężko cokolwiek zarobić i niektóre fundusze nawet zrezygnowały z części opłat, żeby nie zniechęcić jeszcze tych klientów, no bo jak cały świat ma niskie stopy procentowe, no to gdzie tu szukać bezpiecznych miejsc do włożenia pieniędzy? I tutaj robi się problem, bo tak naprawdę bez akceptacji ryzyka trzeba liczyć się z tym, że kapitał całkowicie bezpieczny może więc realnie tracić na wartości, więc jak tak się dzieje, to trzeba będzie zaryzykować. I tutaj zacierają ręce między innymi giełda papierów wartościowych, czy w ogóle wszyscy inwestorzy, którzy czekają na nowy kapitał, bo ten aspekt jest wyjątkowo skomplikowany, ale w długim terminie może się z kolei przysłużyć naszej giełdzie. Być może trochę już tego efektu widzimy. Chociaż przyznam się szczerze, że bez takiego zbadania tego zjawiska jest troszeczkę trudno wnioskować, czy ten kapitał, który jest na giełdzie, dużo większy w ostatnich tygodniach, a właściwie już miesiącach, bo tak byśmy liczyli od kwietnia, czy ten kapitał wynika. Z tego, że zdarzyła się jakaś okazja i dużo nowych ludzi chce zarabiać na giełdzie, czy może właśnie to, co w długim terminie może nas czekać, czyli że zaczyna nas mocno denerwować, że nasze pieniądze nie mają gdzie bezpiecznie pracować, więc trzeba będzie troszeczkę zaryzykować i przesunąć je w stronę giełdy, w stronę funduszy, może w stronę ETF-ów, to są fundusze pasywne, które odzwierciedlają na przykład cały indeks, czyli sobie zamiast takiego WIG 20 pojedynczo, akcji kupujemy cały indeks w postaci jednego ETF. -a może w takie instrumenty powoli będzie się ten kapitał przesuwał. Ja wiem, że nie jedna osoba na to liczy, nie jeden inwestor, który być może nawet słucha teraz tego podcastu tej audycji. Zasada bowiem na giełdzie jest bardzo prosta. Ten nowy kapitał jest po prostu potrzebny, żeby zasilić giełdę papierów wartościowych w postaci kapitału płynącego do spółek, żeby ta hossa ruszyła z kopyta, bo tak naprawdę w ostatnich latach udział inwestorów indywidualnych był relatywnie mały. My wybieraliśmy fundusze obligacji, my wybieraliśmy bezpieczne Miejsce inwestowania, ale przede wszystkim wybieraliśmy też nieruchomości. I to jest ostatni punkt, o którym sobie zaraz powiemy, bo on też jest dosyć istotny w kontekście stóp procentowych, ale on jest jeszcze bardziej skomplikowany. W każdym razie, w dłuższym terminie, bo może się okazać, że te stopy procentowe naprawdę na tym poziomie zostaną z nami na dłużej, możemy zaobserwować takie zjawisko, że powolutku kapitał będzie się przesuwał w stronę bardziej ryzykownych inwestycji. Oczywiście mówię, może i mówię, że w długim terminie, i jestem dużo. Dużo, ale jeśli i gwiazdek, bo tak naprawdę to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Gdybyśmy sięgnęli do jakiegoś podręcznika ekonomii, to by to było jasno opisane, że ta ma wersja do ryzyka, rośnie, spada, te referę, pieniądze przesuwamy z lokat na giełdę. To jest wszystko proste na poziomie teorii i książek do ekonomii, ale każdy kraj ma jakieś inne swoje uwarunkowania. I jak sobie teraz zamkniecie oczy i zadacie sobie pytanie, chyba że jedziecie teraz samochodem, to nie zamykajcie oczu, ale jak sobie zadacie teraz to pytanie... Z czym wam się kojarzy giełda? No to jak nie jesteście inwestorem, to jest duża szansa, że odpowiecie na przykład z przekrętami albo z tym, że OFE ukradli i wiele, wiele innych negatywnych rzeczy. Coś w tym jest, że giełda papierów wartościowych nie cieszyła się dużą popularnością w ostatnich latach ze względu na wiele negatywnych czynników, które napływały z każdej strony. Trochę popsuli sprawę politycy takim stylem rozmontowywania OFE, jakie absolutnie mieliśmy w ostatnich latach. Nic fajnego, niestety zostało dużo krzywd dla giełdy papierów wartościowych. Nie weszło nam de facto do końca PPK, no bo przecież jeszcze pandemia przerwała ten proces i, i to jest akurat trudna rzecz. Nawet de facto do końca nie skończyła się reforma OFE więc tam jest dużo skomplikowanych rzeczy. Po drodze mieliśmy jeszcze kilka afer, jeszcze do tego mamy oczywiście prywatyzację spółek i cały akcjonariat obywatelski, także wiele rzeczy na naszym rynku się wydarzyło, takich, które mogą trochę odstraszyć osobę, która miałaby teraz pierwszy raz iść na giełdę, bo ona jest fajna, bezpieczna i, i czemu by tam nie przesunąć środków z jakiejś lokaty. Tak mi się wydaje, że ta giełda jest dużo bardziej skomplikowanym zjawiskiem niż tylko się pisze w podręcznikach do ekonomii, że jak są niskie stopy Procentowe, to więcej pieniędzy idzie na giełdę. Możliwe, że tak będzie, ale to może być dłuższy i bardziej skomplikowany proces, ale wydaje mi się, że jak najbardziej racjonalny pod warunkiem, że znowu nie wygrają nieruchomości. Polacy kochają nieruchomości. Polacy, którzy dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest ta, która w dużej mierze kupuje tę nieruchomość na kredyt ze względów osobistych, czyli to jest ich pierwsze mieszkanie albo ich po prostu zmiana mieszkania z mniejszego na większe, w każdym razie to będzie mieszkanie do życia, tylko i wyłącznie nasze cele mieszkaniowe. Albo inwestor, który kupuje na kredyt, ale on ma też wszystko jasno powyliczane na wskaźnikach, kiedy mu się co opłaca, po co jest ta nieruchomość, czy ona jest tak naprawdę wynajmowana studentom, czy po prostu ludziom, którzy sobie wynajmują mieszkania, czy właśnie, gdy mówię o studentach, to często są przerabiane wręcz mieszkania na mini akademiki, czy może chociażby turystom. Bo zdarza się przecież tak, że ktoś kupuje kilka mieszkań tylko i wyłącznie po to, żeby przerobić je na tak zwany Airbnb. I to już tak naprawdę wiele zależy od tego, jak ten model działa. No i tutaj zobaczcie, mamy już całą tę część kredytową, ale mamy całą tę część gotówkową, bo wszystko zależy od tego, ile tak naprawdę mamy na tych depozytach. Ktoś sobie pomyśli teraz o 2, 3, 4, 5 tysiącach złotych, a ktoś sobie pomyśli o pół miliona. I ci, którzy właśnie mają pół miliona, to z reguły ci, którzy przychodzą po nieruchomości za gotówkę. W ostatnich latach wielu deweloperów w Polsce jasno pokazywało w raportach, że spora część nieruchomości jest kupowana za gotówkę. Dlatego mówię o tym, że giełda papierów wartościowych z nieruchomościami w ostatnich latach mocno przegrywa. To znaczy, jeśli mamy klientów zamożnych, takich, którzy mają na przykład kilka milionów złotych, to oni jak otrzymują ofertę w banku, żeby włożyć to na dobry depozyt albo może jakiś właśnie bezpieczny fundusz, widzą te 3-4% i tak naprawdę mówią: OK, to ja poproszę, ten milion z mojego konta, i ja sobie kupię teraz dwie albo trzy kawalerki. Tak to wyglądało w ostatnich latach, dlatego ja jestem bardzo ciekaw, czy poziom już właściwie zerowych stóp procentowych sprawi, że tych nieruchomości będziemy kupować docelowo jeszcze więcej i znowu inwestorzy wybiorą bezpieczniejsze nieruchomości, przynajmniej teoretycznie bezpieczniejsze niż giełdę, która potrafi się chwiać w jedną i w drugą stronę, czy ze względu na to, że mamy jeszcze dodatkowy czynnik, czyli pandemię, ta sytuacja jeszcze się odwróci. I teraz zobaczcie, że w środowisku stóp procentowych tak niskich, teoretycznie warto brać te, Kredyty, kupować te nieruchomości, no i przecież będzie super na tych modelach w Excelu, to będzie jeszcze lepiej wyglądało. Ale Mamy pandemię, czyli na przykład turystyka siada nam maksymalnie, Airbnb w zasadzie w dużej mierze nie funkcjonuje, a uczelnie są online'owe, więc studenci jadą do rodziców. I co się w tym momencie dzieje? Mamy masę pustych mieszkań po całej Polsce i wiele modeli biznesowych, które tak naprawdę całkowicie się wywaliły. No bo nikt nie był gotowy na to, że ustawą można zabronić Airbnb, a nawet jak się ustawą nie zabroni tego, to żaden turysta nie przyjedzie, bo granice będą zamknięte. Więc to jest czynnik, który sprawia, że inwestowanie w nieruchomości będzie niesamowicie ciekawe w najbliższych kwartałach, a może i nawet latach. I tutaj, tak naprawdę, te gigantyczne ruchy pieniędzy będziemy pewnie obserwować. Ale jest jeszcze jedna ostatnia grupa, nawet ja jestem w tej grupie, bo ja swojego mieszkania w Warszawie nie mam. Też myślałem o tym, żeby wreszcie z wynajmowanego mieszkania przenieść się w końcu na swoje własne. Tyle tylko, że jest jeden problem w kontekście kredytów. Z jednej strony te kredyty są najtańsze w historii, no bo zerowe stopy procentowe, jeśli dobrze poszukamy, to z tymi marżami może jeszcze nam się uda wynegocjować coś z bankiem, tylko pytanie, czy ten bank będzie chciał nam jeszcze pieniądze pożyczać. Bo znowu zawodnik, pandemia, wprowadza nam tutaj zamieszanie do standardowej ekonomii, i tak jak teoretycznie przy tak niskich stopach procentowych powinno się śmiało brać kredyty, powinna być ta akcja kredytowa rozgrzana, to tak naprawdę banki niekoniecznie chcą pożyczać pieniądze tak duże i z tak dużym ryzykiem, bo hipoteka to oczywiście jest ryzyko, ponieważ mamy właśnie kryzys. A jeśli mamy kryzys, to część ludzi będzie tracić pracę, część firm będzie mieć niższe obroty, nasza gospodarka weszła po. Po prostu w recesję, więc w tym momencie banki też mówią: OK, każdą złotówkę, pomimo tego, że mamy ich dużo, musimy oglądać podwójnie. Niektórym w ogóle zabronimy brania kredytów. Niektóre banki już mówią, że nie biorą pod uwagę ludzi, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, co na przykład mnie też eliminuje. I tak sobie myślę, że mam dwie firmy całkiem przyzwoicie prosperujące, ale już kilka banków tak naprawdę mnie skreśliło ze względu na swoją politykę kredytową. Więc ten dodatkowy, Czynnik, który będzie nam się na pewno w audycjach w tym roku i pewnie w kolejnym przewijał, czyli oczywiście pandemia, wprowadza dużo zamieszania do tych klasycznych zasad ekonomii, o których mogliśmy się uczyć na studiach czy w szkole, chociaż w szkole to nie podejrzewam. Pamiętam swoje lekcje przedsiębiorczości i tam do stóp procentowych chyba nikt nie dotarł nigdy. A jak dotarł, to takie wytłumaczył, że. Chyba nikt nie zapamiętał, ale o edukacji finansowej znowu w innym odcinku sobie porozmawiamy w naszymi stopami procentowymi. Sytuacja teoretycznie jest prosta, ale jak dodamy efekt pandemii, efekt kryzysu, to się może okazać, że jest dużo bardziej skomplikowana niż się wszystkim wydaje. No i oczywiście ostatnia rzecz. Kiedy te stopy procentowe mogą urosnąć? Skoro już mamy piękny przykład jak wiele elementów w naszym życiu tak naprawdę ociera się o te stopy procentowe, no to kiedy ta sytuacja jeszcze może ulec zmianie? I tutaj niestety, jak ktoś wam powie dokładną datę, to oszukuje. Albo po prostu strzela i te myśli, że może akurat którąś prognozą się wstrzeli i ogłosi się internetowym prorokiem ekonomicznym. Nikt absolutnie nie wie, kiedy będzie podwyżka stóp procentowych. Niestety są takie doświadczenia z poszczególnych krajów, że bardzo ciężko jest wyjść z tego środowiska niskich stóp procentowych, bo ono jest dla wielu wygodne. Jest wygodne przede wszystkim dla państwa, które ma dużo niższy koszt obsługi długu, no i chociażby Stany Zjednoczone też na chwilę tylko miały mieć te stopy procentowe. Nisko i miały duży problem, żeby się tak naprawdę od tego uwolnić. Giełda mocno się do tego przyzwyczaiła. Mieliśmy piękną hossę w Stanach Zjednoczonych, gdzie masa pieniędzy płynęła na giełdę. Ten kapitał był łatwo dostępny. I ciężko było podnieść stopy procentowe. Mieliśmy chociażby przykład Japonii, chyba najbardziej, tak naprawdę taki drastyczny ekonomicznie, bo miało zostać na krótko, zostało na bardzo, bardzo długo, bo tak naprawdę już mówimy o, o dużo więcej niż dekadzie. Tam naturalne jest środowisko niskich stóp procentowych. Tam nie jeden starszy Japończyk wspomina, ile to było kiedyś, kiedyś dawno temu na lokatach, a teraz tak naprawdę jest tyle, co nic. Więc historycznie może być tak, że niskie stopy procentowe mogą zostać z nami dłużej niż się wszystkim wydaje, i o tym trzeba niestety pamiętać. Więc musimy sobie analizować tak naprawdę nasze decyzje finansowe, nie zakładając jakichś tam konkretnych dat, że a, bo to może potrwać tyle i tyle miesięcy. Absolutnie nikt tego nie wie. Nie wiemy też, ile może potrwać pandemia, kiedy będą szczepionki, co będzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych i wielu, wielu innych rzeczy. Więc niestety musimy analizować zgodnie z taką zasadą, że decyzje, jest podejmowana tu i teraz na bazie tych danych, które mam. To jest w ogóle bardzo ważna zasada, którą, o której zrobimy sobie chyba oddzielnie kiedyś odcinek, ale to już będzie stricte dla tych inwestujących i nie tylko właśnie w akcje, ale także również w nieruchomości i wiele i wiele innych rzeczy. Ja miałem jeszcze taką drobną teorię, że może lobbying naszego sektora bankowego będzie mocno tutaj działał, żeby te stopy procentowe wzrosły, bo mamy sektor bankowy bardzo silny, chociaż w ostatnich latach mocno sponiewierany, bo i podatkiem bankowym, no i powiedzmy, że, że już ma dużo trudniej w ostatnich latach Sektor bankowy, niż miał w poprzednich dziesięcioleciach. Niemniej jednak wydaje mi się, że jest jeszcze na tyle silny, żeby wykrzesać siebie trochę lobbingu, że te zyski są za małe i żeby on dawał więcej kredytów, to potrzebuje mimo wszystko tej jednej subtelnej podwyżki stóp procentowych. No ale w każdym razie mam nadzieję, że tym odcinkiem bez wątpienia. Pokazałem, jak ekonomia potrafi wejść z butami do mieszkania i wpłynąć na nasze decyzje finansowe, nie tylko i wyłącznie inwestycje czy depozyty, ale także nieruchomości, kredyty i tak naprawdę wszystko to, co się dzieje w gospodarce, w dużej mierze krąży, niczym układ słoneczny, dookoła tego, co tak naprawdę stanowi filar gospodarki, czyli tego, jaki jest koszt pieniądza, ile faktycznie te stopy procentowe wynoszą. Mam nadzieję, że po tym odcinku już nikt nie będzie nigdy się zastanawiał, co to są te stopy. I jak to działa, bo działa to na prawie wszystko, co nas dotyczy. A jeśli one będą wyższe, to na pewno też to sobie omówimy w jakimś odcinku. No ale w każdym razie to jest jedno z tych zagadnień, które każdy absolutnie musi znać, jeśli chce interesować się bardzo świadomie swoimi pieniędzmi do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail Mówił Tomek Jaroszek. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za Darmo.